roku, dokładnie w tym miejscu, ja zdawałam swój własny egzamin dojrzałości. Teraz podobny stres czeka ponad 600 młodych ludzi z powiatu tczewskiego, którzy właśnie rozpoczęli swój maturalny maraton. Wybraliśmy się z kamerą do pierwszego ELO, by zapytać maturzystów, jak im poszło. No ale jak matura? Nie, no, pozytywnie, no i tyle mogę powiedzieć. Matematyka to jest potrzebny przedmiot maturalny? No, dla mnie jak najbardziej, zwłaszcza po ścisłym klasie, po matfizie, więc myślę, że na Poliwoda jak najbardziej i poziom był stosunkowo prosty. Jak straszyli, a tak naprawdę dało się napisać. To polski gorszy jednak? No polski dla mnie był tyle, byle zdać, ale też był do napisania, moim zdaniem, fajne tematy. Przystępna matura. A jak się teraz przygotowuje do matury? Ile trwa nauka? Znaczy, jak ktoś chce rzetelnie zdać, to od pierwszej klasy naprawdę się uczy. Wtedy nie trzeba, wystarczy powtórzenie miesiąc przedmaturalny i tak naprawdę jest się odpowiednio przygotowanym. No, jutro język angielski podstawowy, czyli też uważam, dość prosty tematy będą. Jak zazwyczaj angielski dobrze mi szedł, więc myślę, że będzie dobrze. Przed chwilą gest taki zobaczyliśmy. Tak? I co? Okej. Okay. Łatwa matematyka? No, po 5 latach, jak się nic nie robiło i się zdało, no to raczej dobrze. Jak to jest? Potrzebny egzamin z matmy? To zależy. Od czego? Od potrzeb. A jakie są potrzeby? Indywidualne. Trudno było? Średnio. W miarę, można powiedzieć. Dało się to napisać. Nie było tak źle, jak w grudniową próbną. Ta grudniowa była dużo gorsza, to było okej. Okay. A to była matematyka, znaczy wiem, że teraz wszyscy muszą zdawać matematykę, ale gdybyście mogli, to byście nie podchodzili do tego egzaminu? Jakbym mógł, to bym nie podchodził. Mogę podchodzić do rozszerzonej, podchodzę, także podstawową tym bardziej. A co trudniejsze, polski czy matma? Matma, zdecydowanie. Matma. Jakie wymarzone studia? Lingwistyka do Torunia, ale czy się dostanę, to się jeszcze okaże. Toruń super, zazdroszczę. Energetyka na Politechnice w Gdańsku. Ambitnie. Czyli praktycznie i ambitnie. Tak. Czego życzyć wam? Szczęścia i dużo punktów. Ustny polski, to będzie najgorsze w tym roku. Matma rozszerzona. Trzymamy za tym kciuki, powodzenia. Dziękujemy. Jak tam po egzaminie? Bardzo dobrze. Łatwiejszy niż zapowiadali? Tak, bardzo łatwy był, według mnie. No, matematykę trzeba zdawać, ale gdybyś mógł, to byś sobie zostawił ten egzamin i nie podchodził do niego wcale? Nie, uważam, że był całkiem łatwy, więc warto było go zdawać. A jak koleżanka po matematyce? Będzie stówka. A polski? Polski też w sumie dobrze, bo nie było wcale trudne tak jakoś, więc... Jakie mieliście sposoby na radzenie sobie z przedmaturalnym stresem? Czekolada, a co? Ja się nie stresowałem za bardzo. No, mówię, że to najtrudniejszy egzamin w życiu. To są podstawy, także to jeszcze nic takiego. Co przed wami? Rozszerzenie matematyka. Polski rozszerzenie, potem niemiecki, potem wolny. Kiedy się kończy ten maturalny maraton? 22. Dobra, to jeszcze mi powiedzcie, jakie studia? Germanistyka. Budownictwo na Politechnice. Widzę uśmiechnięta, rozluźniona. Teraz mi pozostaje nic, tylko się uśmiechać, bo znaczy, wydaje mi się, że... Myślałam, że będzie gorzej, ale zadania, mam nadzieję, że zadania zamknięte mnie uratują, bo z otwartych będzie ciężko. A o co pytali? Właściwie to dużo było funkcji kwadratowej. No tak jak zwykle mi się wydaje, no był dużo prostszy niż ten na maturze próbnej, także wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle, może to 30% uzbieram. Matura ustna z polskiego przede wszystkim. Dla mnie najtrudniejsza będzie, bo właśnie stresuję się przy takich ustnych wypowiedziach, wolę pisać. No ale mam nadzieję, że sobie poradzę, że nie wyjdzie aż tak źle jak myślę, no bo to jest nowość. Pierwszy raz taka matura właśnie i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, więc teraz zostaje nam nadzieja. To taka epoka, jeśli chodzi o literaturę polską, którą chciałbyś, żeby egzaminatorzy wyrzucili, żeby cię nie pytali, co wyrzucamy z kanonu pytań. Ja dobrze się czuję właśnie w romantyzmie, coś takiego, właśnie dlatego bym wolała, żeby nie było młodej Polski czy współczesności jednak, bo no tak, to nie jest moja najlepsza strona. Jakie studia? Chciałabym wiązać coś z gastronomią, z zarządzaniem, może gastronomią w hotelach. Dzień dobry panowie, jak wrażenia po dzisiejszym egzaminie? Bardzo dobrze. Mówią, że trudniejsza była matura próbna. Tak, bo tak było, naprawdę.
A co dzisiaj było takim największym powodem, dla którego można się obawiać o wyniki? Funkcje? Dla mnie nic. Tylko czytanie ze zrozumieniem, bo... Co? No nie, co? Niestety jedno zdanie źle obliczyłem. A wczorajszy polski? Bardzo fajny był. Tak? Koledzy zgodzą się? Tak, tak. No, oczywiście. Przystępne tematy, już wszystko było okej. Okay. Czyli kaszka z mleczkiem, tak? Oczywiście. Co was jeszcze czeka w najbliższym czasie? Co w tym maratonie egzaminalnym? Język przed wami? Angielski i matematyka rozszerzona. Tak samo. Angielski i matma rozszerzona i angielski na podstawie. Angielski, matematyka i polski rozszerzone. Angielski i matematyka rozszerzona. A wymarzone studia zdradzicie nam? Politechnika Gdańska. Tak samo jak kolega. Ja nie powiem. Ja też na Politechnikę się wybieram. Na pewno w poniedziałek to był ogromny stres, ale już po pierwszym egzaminie po języku polskim stwierdzili, że właściwie nieźle. Nabrali wiatru w żagle, dzisiaj już było dużo spokojniej. Wiele osób wychodziło dzisiaj z egzaminu maturalnego i też byli bardzo zadowoleni. Choć wczoraj na pewno lalka miała większe wzięcie niż poezja. Jak uczniowie boją się egzaminów, przychodzą, pytają, czy to widać rzeczywiście, że no to jest dla nich ten najważniejszy, a przynajmniej pierwszy z najważniejszych trudnych egzaminów w życiu? Tak, to widać. Potem z perspektywy czasu oni wiedzą, że matura to już nie było coś takiego strasznego, ale kiedy podchodzą do tego egzaminu, jest to dla nich trudne. Naprawdę jest trudne. Jak to wygląda strona organizacyjna, jeśli chodzi o szkołę? Jest to duży wysiłek i wkładamy wiele troski w to, żeby egzamin odbywał się tak jak należy, ale też przede wszystkim w spokojnej atmosferze. Na pewno w tym roku dużą trudnością jest to, że mamy dwie różne matury. Stara matura i nowa matura. I to nam jeszcze bardziej jakby organizacyjnie utrudnia całą sprawę. Jak egzamin? Jak wyniki? Zależy które. Znaczy generalnie jeżeli chodzi o matematykę, to chyba w miarę gorszy był wczorajszy polski, tak myślę. Czyli bardziej ścisły umysł? Bardziej ścisły, bardziej jakby podchodzi mi matematyka. Zatem jakie studia wymarzone? To jest dobre pytanie. Jeszcze nie, znaczy cały czas myślę o tym, ale jakby jeszcze nie zdecydowałam, nie mam, nie wiem po prostu jeszcze. Będę jeszcze szukać, żeby tam coś znaleźć odpowiedniego. Mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Zadania zamknięte wydawały mi się takie dosyć trudne. Otwarte nawet takie w miarę. No, ale to się jeszcze wszystko okaże w czerwcu. A co było dla ciebie trudniejsze? Polski czy matma? Oj, szczerze mówiąc, to ciężko mi to porównać. Sama nie wiem. No, jesteś bardziej umysłem humanistycznym czy ścisłym? Chyba bardziej ścisłym. Jakie studia zatem? Coś w stronę Politechniki? Oj, nie, Politechnika nie. Szybciej coś, jakieś studia medyczne. No, życzymy zatem powodzenia i no, może rozmawiamy z przyszłą lekarką. No, z lekarką może niekoniecznie, ale z dietetykiem może. Powodzenia zatem. Nie, dziękuję. To znaczy jestem umysłem humanistycznym i bardziej, znaczy myślę, że lepiej poszedł mi polski, ale z tą matematyką mam mieszane uczucia, ale sądzę, że zdałam. Gdybyś mogła, to byś tej matematyki nie zdawała, inne przedmioty byś w jej miejsce wybrała? No oczywiście, no ale cóż, co zrobić? A największy postrach matematyczny dzisiejszego egzaminu, co tam było? Kombinatoryka. No tak to myślę, że nie, kombinatoryka najgorsza, jak dla mnie. Co jeszcze przed tobą? Przede mną jeszcze historia, polski, rozszerzony i obcy. Jaki? Niemiecki. Jakie wymarzone studia? Podpytamy jeszcze. Za to trzymać kciuki? W sumie nie chcę zdradzać. Jak się dostanę, to mogę powiedzieć potem. A tak to na razie zatrzymam w tajemnicy.